Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Dziś szybko o rozsiewaczu. Na początek, jak widzicie, łącznik mi się trochę rozkręcił i rozsiewacz leży do tyłu. Niestety nie mogę go teraz podkręcić, bo jeszcze jest w nim nawóz. Dolecę do domu i to skoryguję. Nowy nabytek, a mianowicie Kvernerland TL Geosprayed. 2150 litrów z nadstawą Plandeka. Na 5 czujnikach, 4 główne plus taki jeden jakby referencyjny, korekcyjny, który na skłonach, wiatr wieje, mam nadzieję, że nie będzie przeszkadzał, który na skłonach gdzieś tam koryguje tą wagę. 8 łopatek bodajże, 3 chyba, jo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, będzie 8. 8 łopatek na talerzu, tak, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aha, i dwie takie mniejsze, tak. Powodują, że jest ten rozrzut poprzeczny, rozkład poprzeczny nawozu jest lepszy aniżeli w rozsiewaczach, które tych łopatek mają mniej. To jakby był jeden z powodów, które zdecydowały o Kvernerlandzie. Co jeszcze z widocznych rzeczy? Lampy bodajże LED-owe, limiter, który tylko jako jedyna rzecz jest napędzana hydraulicznie. Tutaj ustawienie szerokości za pomocą tych siłowników oraz dawki za pomocą tych jest elektrycznie. Wałek, zobaczymy jeszcze jak to w środku wygląda. Miałem więcej nasypany na lewą stronę, tutaj z tej strony. Hop. O, tak jak mówiłem, ta strona jest ku końcowi, tak mi się jakoś dziwnie nasypało. No i również zależy jakie dojeżdżamy, nie? To jedna strona wysieje mniej, druga więcej, bo on nam oczywiście za pomocą GPS-a steruje tym wszystkim. Nadstawki z amylinium. I co z zewnątrz, to by było tyle. Osłony przeciwbłotne wziąłem sobie, bo tutaj są też czujniki odwagi, więc mówię lepiej jak to będzie za osłonami. Oczywiście sterowany za pomocą izobasa. Teraz środek. W środku sterujemy go za pomocą mojego terminala z Agrio, czyli Touch 800 Millera. Na szybciutko ustawiamy go za pomocą aplikacji. Już pokazuję. Jakieś tam powiadomienia znowu. Czyli robimy to jak w starym rozsiewaczu. Za pomocą tego granulometru sprawdzamy granulację, wpisujemy dane odpowiednie tutaj. Jeżeli mielibyśmy terminal Tellus oryginalny, to on już tą aplikację ma wbudowaną. Co najważniejsze, wpisujemy metry, dawkę, test, te 25 kg to jest ilość nawozu, którą możemy zwiększyć, zmniejszyć ręcznie. Prędkość, chociaż oczywiście on sobie sam dobiera dawkę do prędkości. Wpisujemy dalej tak, punkt wylotu nawozu tu z tabeli, punkt wysiewu L, ilość przepływu, to będzie dalej, tu wpisujemy ilość przepływu, on ma już to ustawione, bo jechałem, więc on sobie to przestawia. 74, wpisujemy 94, zależy jak ja jadę, to wtedy on jakby na tej wartości pozostaje. GPS go tutaj oczywiście steruje. No i ten komputer, który ustawia dawkę do prędkości. Ja jadę mniej, to wiadomo, dawka się zmniejsza, jadę szybciej, to się zwiększa. Co dalej ustawiamy? Limiter ustawiamy za pomocą tutaj na 8. Jeżeli mamy takie ustawienie tutaj Eco Line, czy Line Eco, jeżeli robimy koło cieków wodnych, zbiorników i chcemy, żeby na pewno nie doleciało, to ustawiamy go na 8 w tym wypadku, oraz obroty zmniejszamy z 950, tutaj one nam się pokazują, na 790, a jeżeli mamy tam działkę, obok jest nasza działka, może sobie tam ewentualnie przelecieć, wtedy na pewno doleci, a możliwe, że przeleci troszeczkę, to możemy obroty ustawić, trzymamy normalne 950. To by było chyba wszystko z ustawienia. Dodatkowo mam go teraz w automacie. Wyłączymy sobie automat. Dobra, stop. Możemy sobie ręcznie lewą bądź prawą stronę oczywiście zamykać. Bądź dwie na raz. Ciach. Tym przyciskiem wracamy do jakby podstawowych ustawień. Wtedy w ogóle całkowicie lewą, prawą stronę możemy otworzyć, zamknąć. Możemy zwiększyć również dawkę. To teraz czekajcie, jak to tu było?
O, nie, tu już mamy ten, dobra. Wiem, że jeszcze się ustawiało, żeby dawkę zmniejszyć. Zwiększyć, zmniejszyć. Cyk, tu w tą stronę. Nie, tu już mamy, tu już ma ustawienia praktycznie. A, pokazuję przy 100 kg, mam zaznaczone, że jak będzie miał, to żeby pikał. Tu załączamy. Wiem, że można jeszcze ręcznie sterować, zwiększać tą dawkę kilogramów na hektar. To o czym mówiłem. Dobra, włączymy go i lecimy. Sprzęgło tak się otwiera. Nie wiem, mówili, że to ten typ tak ma, więc wierzę im. I lecimy. O, jadę bez wyznaczonych ścieżek, więc gdzieś tam się jakieś omijaki trafiają. Pytanie, czemu rozsiewacz Kvernolanda? Mieliśmy wcześniej rozsiewacz Kvernolanda, który spisywał się dobrze, bardzo dobrze, więc jakby naturalnym koleją rzeczy było pójść dalej w Kvernolanda. Dodatkowo bardzo dobra współpraca z dealerem. O czym już niejednokrotnie mówiłem, że dla mnie to jest jakby taka podstawa dalszych jakby zakupów. To jest druga rzecz. Trzecia rzecz. Każdy, kto ma Kvernolanda, inaczej. Nie słyszałem negatywnych opinii na temat tych rozsiewaczy, a mają tutaj w okolicy kilka takich sztuk pracuje. Mój dobry kolega ma również TL Geospraya i tak jak o ile na przykład w Amazonce, chociaż zaznaczam, że ona jest na pewno popularniejszym rozsiewaczem, bo myślisz Amazonka i to też jakby stąd się biorą te opinie, że tych maszyn więcej pracuje, więc więcej jakiś tam wad może wyjść. O tyle w przypadku na przykład Kvernolanda nie słychać właśnie takich negatywnych opinii. Dodatkowo kilka takich systemów unikatowych, które on ma, a jak w czasach, kiedy ja go wybierałem, nie miała konkurencja, czyli mamy tutaj podzielony zestaw na 12 sekcji, szerokość, tak jak mówiłem, 8 łopatek na dysku, na talerzu. Jest możliwość otwierania sekcji od środka na zewnątrz. Powiecie, że to jest praktycznie nieprzydatne. Zgadzam się, aczkolwiek mam dwa takie miejsca, w których objeżdżam oczka wodne dookoła i są takie rowy wystające. Jak te rowy wyjadę, to one są na GPS-ie oczywiście wyciągnięte dalej, więc jakby rozsiewacz, gdy wie, zaczynam od tego rowu, środek mi wyłącza, wczoraj tam rozsiewałem i wtedy boki zaczynają rozsiewać i do środka później się schodzą, więc też się to przydaje. Co tutaj jeszcze było takiego unikalnego w nim? Nie pamiętam teraz. Znaczy to byłyby w sumie główne rzeczy. Dlaczego nie wziąłem Tellusa, a pracuję na swoim terminalu? To już chyba też mówiłem, no chodzi oczywiście o kasę. Jest to wszystko w Izobasie, więc on mi pozwala na sterowanie tego rozsiewacza i zaoszczędzenie niemałe pieniądze można sobie dzięki temu zaoszczędzić, a każdy pieniądz w kieszeni to jest pieniądz wydany później na przyjemności czy na cokolwiek innego. Zobaczcie, teraz będzie zamykał sekcję, zobaczcie sobie tu i zobaczcie tu. Dojadę specjalnie dalej. O, prawą stronę wyłączył, lewą też. Tu też już się zamknął. Także no maszyna fajnie się sprawdza. Pytania były już wczoraj, czy tam wcześniej. Po co kupujesz taki rozsiewacz, skoro przechodzisz na RSM? Po pierwsze, no korzystałem z probu, więc maszyna po sprzedaży mojego starego rozsiewacza wyszła mi zdecydowanie mniej, aniżeli miałbym ją kupować za gotówę, czy tam w 100% finansować z kredytu bankowego. Ze swoich pieniędzy. To jest raz. Dwa. Chodzi tu o wejście w takie rolnictwo precyzyjne, które pozwoli nam na aplikację poszczególnych makroskładników dokładnie tam, gdzie je chcemy. W przyszłym roku chciałbym sobie zrobić próby glebowe, które firma, żeby wykonała już mi mapy zasobności. Wpinamy sobie to w terminal i rozsiewacz nam rzuca odpowiednią ilość tam, gdzie trzeba. To taki jest mój zamysł w przyszłości, czyli PK, magnes z siarką, można powiedzieć, że magnes można podać w wapnie, co jest tańsze, ale siarka, chciałbym, żeby te makropierwiastki były aplikowane precyzyjnie. Nie uważam, że to był jakiś tam super zakup, że on się tam zwróci nie wiadomo za jaki czas szybki. Ale gdzieś tam mówię, biorąc pod uwagę, że to było finansowane,
ze środków też unijnych, że chce wejść w to rolnictwo precyzyjne. Wydaje mi się, że ta maszyna to jest taki klucz do tego, żeby również gdzieś tam szukać w przyszłości oszczędności, a nawet jak nie oszczędności, to może wyższych klonów, chociaż jedno z drugim praktycznie się zazębia. I tyle. To by było na wszystko. Myślę, że na tyle, nie ma co więcej tutaj dyskutować, także trzymajcie się, do następnego razu, cześć.